No i witam serdecznie wszystkich hodowców, hodowczynie. 16 czerwiec, niedziela. Finalnie zakoszowaliśmy gołąbki na lot. 32 sztuki zakoszowane, 5 zostało w domu. Łącznie z oddziału poszło około 1810 chyba 10 gołębi. Z naszej sekcji w granicach 750 sztuk poszło. Gołąbki wystartowały dzisiaj o godzinie 9. No tutaj u nas do 9 praktycznie deszcz padał. Pokażę teraz tą pogodę. Trochę się klaruje, trochę się przeciera. Jeszcze trochę pochmurno, ale zanim gołąbki tu na nas dotrą, to powinno się to przejaśniać. No nie wiem jak tam po drodze. Nie sprawdzałem jeszcze pogody, jak tam teraz po drodze wygląda. Tutaj u nas jest bezwiecznie praktycznie. Do nas jest to lot z miejscowości Zosen. 320 km. Liczę, że około 3,5 godzinki coś powinno się pojawić. Co tu więcej? Zaszczepiliśmy też dzisiaj młode. Z rana wpadł do mnie tutaj kumpel z oddziału Jurek Mierzwa. Najpierw u niego poszczepiliśmy, teraz u mnie. Może pokażę, jak te młodziki u mnie też wyglądają. Właśnie po szczepieniu. Szczepionką RP zaszczepione. Siedzą sobie. Także szczepienie już z głowy. Tutaj też jest samiczka, która się odbudowywała. Kolega też poinformowany o tym gołąbku. Gołąbek z okoli z Nowego Sącza. No pokaż się, pokaż. No, już jest bardzo fajna, odbudowana rzeźka. Może ją złapię, pokażę też. O, bardzo ładna, roczna samiczka. Około 5 dni odpoczywa. Gołąbek jest... pokaż się, oddział. 0,230. No byliśmy umówieni, że dzisiaj ją wypuszczę. Natomiast od rana, mówię, ta pogoda taka deszczowa była, także nie wystartowała. Nie wystartowała. Za niedługo zadzwonię, jak tam po trasie ta pogoda się ma i może gołąbek wystartuje. Tutaj pozdrawiam też właściciela gołąbka, bo się okazało, że też oglądający mój kanał. Także pozdrawiam Cię serdecznie. Aha, i z tego miejsca też chciałbym pozdrowić bardzo fajnego, przede wszystkim przyjaznego i szczerego kolegę hodowcę Dawida Pastora. Oby więcej takich hodowców pomocnych, a będzie na pewno fajniej. I co tu więcej powiedzieć? No i te gołębniki wysprzątam. Naszykuję karmę, wodę. I będziemy siedzieć, patrzeć. Jest chwilę przed 12, także około jeszcze 40 minut, 40-50 minut. I może jakieś gołąbki się pojawią, nagramy przylot tych gołębi. No samczyki 3 tygodnie teraz miały przerwę praktycznie. Samiczki 2 tygodnie, no u nas teraz tydzień temu lotu nie było. Zobaczymy, czy ta przerwa im wyjdzie na dobre, czy na złe. Gołąbki powinny być wypoczęte, a czy tak też wyjdzie, no to zobaczymy. No jeśli chodzi o karmę, dzisiaj po przylocie gołębi, jak ktoś tam śledził, oglądał te warzywka, miksturę warzywną, to właśnie dzisiaj to wszystko dostają. Do tego dostaną zioła. Zaraz pokażemy, wymieszamy. Karma wymieszana, oblepiona w tych warzywach. Teraz na to zioła. Ja stosuję akurat takie z Nebla Krauter Vital. Posypiemy, obecnie się i po każdym locie gołąbki właśnie te warzywka plus te zioła u mnie sobie tutaj wcinają. Ja na taki, to jest ponad kilo karmy, dwie takie czubate łyżki. Wymieszanie, to będzie gotowe. Godzina 12:20, 3 godziny 20 lotu, gołębniki ogarnięte, karma naszykowana, woda także. I na spokojnie siedzimy, czekamy. Się okaże mniej więcej, jak ta żonka te gołębie dopilnowała też w spółce ze mną i jak to wszystko usiądzie. Właśnie jest godzinka 12:56, pierwszy gołąbek usiadł. Nie zdążyło się go nagrać, bo tak zawinęła nawet nie wiadomo skąd. No i czatujemy na następne. No hej. Jest samiczka 6701 od Andrzeja Jałowego. Andrzej, tak obstawiałem, samiczka w szpicy. Jest kolejny trzeci gołąbek, ale już gdzieś od tyłu przestrzelił.
gdzieś gołębie przeleciały bokiem troszkę. Jest kolejna, czwarta samiczka. Też wszystko gdzieś od tyłu. Przeleciały te gołąbki bokiem. No się wracają. Patrzymy. Przed chwilą trzy gołąbki też usiadły, akurat nie zdążyliśmy nagrać. No jest 8 gołębi, 7 seryjnych, czekamy na jednego seryjnego. Siadają dwa gołąbki. Zobaczymy, czy będzie jakiś seryjny, bo jednego nam brakuje. Tutaj chyba jest samiczka seryjna, to seria będzie. I tu będzie obydwie serie pozamykane, super. Ładnie z wysoka pikuje. Piękna samiczka, jest kolejny za nim. 12. O, ta co się zawiesiła ostatnio. 12 gołąbek, nagrają jak ładnie siada. Super na wlot od razu. Składa nam się 17 gołąbek. Ma ten z kierunku. Skakuj, skakuj. O, ładnie się klapę wszystko wali. Tu się pięknie z wysoka fest składa. Ale ładnie. O. Teraz nam tu będzie lądowo. Jest samiczka. Kolejne dwa. O, jest, kolejne dwa siadają. Same samiczki. No jest godzina 14. Na chwilę obecną 25 gołąbków z 32. 7 gołębi nie ma. Gołąbki sobie ładnie wypoczywają. Ogólnie czasowo nie będzie źle. Z serią myślę, że wyjdą takie w miarę dobre. Zegary na 18. Także pojedziemy, zobaczymy. 7 gołąbków brakuje, czekamy. Słoneczko wyszło. Młodzieży to pasuje teraz. No i zdążyliśmy. 26. Także jeszcze 6 gołąbków nie ma. Witam Was w poniedziałek. Już jesteśmy po wynikach, po wszystkim. No po locie wiadomo, lot był wczoraj w niedzielę. Zaraz dogramy tutaj podsumowanie odnośnie wyników wszystkiego. Chciałbym też tu dzisiaj pokazać, bo akurat teraz zasiadłem pod gołębnik. Jest godzina 20.
No i super zadowolony jestem, doleciała kolejna samiczka z tego ciężkiego poniedziałku, który był 2 tygodnie temu. Dzisiaj jest poniedziałek, doleciała i w piątek też jeszcze jedna samica doleciała. Wszystko fajnie przylatuje z kompletem, z tipesem, ze wszystkim. No i co najważniejsze, cały czas te gołębie się zlatują. Co prawda samiczka swoje przeszła, ale takie powroty cieszą. Charakter widać jest. 2 tygodnie walki gdzieś tam poza domem, no i udało jej się dotrzeć. No chodź, chodź. Zaraz ją puścimy do gębnika. Fajnie, fajna samiczka. Gołębi takich geringsów. Tutaj od znajomego, ode mnie z oddziału. Idę ją wpuszczę do gębnika i zaraz podsumujemy sobie wszystko. Lot otworzyłem, ale nie widzę za bardzo. No chodź, 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 chodź. No ważne, że dała radę, że się doczłapała do domu, chociaż widać w jakim stanie jest. No chodź, 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 wskakuj tam, idź, najedź się i zaraz damy elektrolitu i wszystkiego co potrzebne. No i dobra, samiczka wpuszczona, elektrolit od razu dostała. No, na zakończenie dnia super, takie powroty cieszą, jest 20:15. Bardzo fajnie, że przyleciała. No i teraz tak, podsumowanie lotu. No lot dla mnie no nie był udany, ale nie za bardzo udany. Był to teraz kolejny lot z wiatrem. Gdzieś na tych lotach z wiatrem muszę poprawić no troszeczkę tą taktykę. Na tych lotach z wiatrem muszę na pewno coś inaczej zrobić, z tego względu, że jest to teraz w tym sezonie drugi albo trzeci lot z wiatrem i za każdym razem no gdzieś po prostu te gołębie przechodzą, gdzieś od tyłu siadają, nie wiem czy za mocne, czy co, no gdzieś tam kwestia poprawki na pewno. Trzeba to jakoś lepiej wyczuć, lepiej zrobić. Jeśli jest lot pod wiatr albo bezwieczny, no to gdzieś super te gołębie na szpicy potrafią usiąść fajnie, no ale jak przychodzi lot z wiatrem, to no to gdzieś po prostu jeszcze tego tematu nie ogarniam i nie potrafię tej gołębi wtedy dobrze przygotować. I teraz tak, jak to wyszło? Liczba zakoszowanych gołębi 1834, liczba hodowców 59, czas trwania konkursu 27 minut. No i co? I zaczęliśmy no późno. Od 92 gołębia dopiero, 32 zakoszowane, 15 w konkursie. No niby prawie te 50% jest, natomiast nie jest to, tak jak mówię, dla mnie zbyt jakoś zadowalające z tego względu, że no późnawo. I pierwsze gołębie już siadały od tyłu, także to już było zwiastunem tego, że jakoś tam czasowo rewelacji na pewno nie będzie. Klasyfikacje mistrzostwa, o właśnie. To tak, w mistrzostwie typowanych wskoczyliśmy na miejsce 5 w oddziale. No nawet fajnie, bo do góry. Z całości też skoczyliśmy na miejsce 17. No i tutaj to mistrzostwo roczne, które najbardziej mnie interesuje, udało się wskoczyć na miejsce 1 z miejsca 2. Także na chwilę obecną prowadzimy. To by było tyle, jeśli chodzi o oddział, a jeśli chodzi o naszą sekcję, już patrzę. Sekcja syców. Czas trwania konkursu w sekcji 20 minut, także szybciej się zakończył. No i co? Odbijamy od 30 gołębia, 32 zakoszowane, 14 w konkursie. No i tutaj w mistrzostwie z typowanych na miejscu 3, w mistrzostwie z całości na miejscu 7. No i tu w sumie więcej mistrzostw jako takich nie mamy. No także no ogólnie nie jest źle, bo jakieś tam do góry znowu coś tam poszło i w mistrzostwie rocznych się udało na pierwszy skoczyć i w typowanym udało się nawet skoczyć gdzieś tam wyżej. No natomiast na pewno te loty z wiatrem do poprawy, bo no tak jak mówię, położenie też pewnie jakąś tam robotę robi, że jesteśmy gdzieś tam na tych pierwszych gołębnikach, tutaj my akurat jesteśmy na południe najbardziej wysunięci, tam jest jeszcze 3 hodowców bardziej wysuniętych na południe, ale chodzi o to, że tutaj ten południowy kierunek jestem. No i kilometrażowo jedne z pierwszych takich gołębników, nie są to najkrótsze, natomiast w porównaniu do oddziału są to no, dość krótkie te kilometraże.
No i co? Jeśli chodzi o ilość gołębi, 32 zakoszowane, 30 w domu, jednego bardzo fajnego samczyka nie ma, liczę, że sobie poradzi, że doleci. No tutaj te zwłaszcza samiczki, bo tylko samice były koszowane na tą ciężką 500-kę, cały czas pokazują, że, no, że walczą, że dolatują. Tak jak mówię, w piątek jeszcze o 19 jedna samiczka doleciała też z kompletnym stipesem, też podjechana. Dzisiaj jest poniedziałek, ta ciemna, no w sumie dzisiaj równe 2 tygodnie mijają. No i cały czas te gołębie jeszcze się nalatują, także fajnie, jest nadzieja, że jeszcze coś tam doleci. No i co, no szykujemy dalej, zostały 2-3 setki. Jeśli teraz będzie zapowiadała się znowu z wiatrem czy setka, to jakieś tam poprawki trzeba będzie zrobić, bo no to już jest chyba trzeci lot z rzędu z wiatrem, który mi po prostu nie wyszedł, na którym dużo gorzej to wychodzi niż na locie pod wiatr albo na locie bezwiecznym. Także na pewno no problem jest tutaj gdzieś u mnie w gołębniku, że coś trzeba poprawić, no ale nad tym będziemy pracować. No na dzień dzisiejszy to wszystko, gołąbki niezmęczone nawet po tym locie, dzisiaj już trenowały dość mocno, nawet po tych gołębiach nie widać, że także no, lot z wiatrem, no, nie ma się co dziwić, że gołębie nie wymęczone. Dobra, to by było tyle, pozdrawiam Was, cześć.